Uprzywilejowany. Jaki? Uprzywilejowany. Jaki? Uprzywilejowany. Jak wkurwić Emi? Bardzo prosto. Dowal pseudo teorię kulturową do zwykłej, logicznej rzeczy. To się właśnie stało. No to zaczynamy. Czy kwestia braku seksu po małżeństwie, po narodzinach dziecka jest prawdą w Japonii? Tak! Według, z tego co widzę, statystyk, Japonia jest na najniższym miejscu. I co oczywiście przykuło wszystkie oczy wszystkich po prostu gazet zagranicznych, które oczywiście, jak to zwykle, zaczęły to interpretować po swojemu. I zamiast wziąć jedną logiczną rzecz, która na to wpływa i o której Wam dzisiaj opowiem i która jest banalnie logiczna, oczywiście dopisuje się bajki wręcz typu, że jak kobieta i mężczyzna powiją dziecię, to wręcz jest to kulturowe, że oni normalnie, jak wiecie co, w sejdza przed sobą siadają, odprawiają w ogóle jeszcze całą ceremonię parzenia tradycyjnej herbaty, czyli sado, i przysięgają sobie, że od teraz tylko będą się zajmować dzieckiem. Tak to jest przedstawiane, znaczy oczywiście ja tutaj robię sobie walełacha, co nie, ale tak to mniej więcej jest przedstawiane na zachodzie, jak niby kwestia jakiejś, wiecie, tradycji z pokolenia na pokolenie. Słuchajcie, inaczej sprawa wygląda w japońskich mediach. Jeśli wpiszecie ten problem, zapytanie w japońskich artykułach, ten główny motyw pojawia się od razu. Nie ma żadnej bajki o jakiejś tradycyjności, że to tak jest, że mąż nie widzi w kobiecie, znaczy w żonie kobiety, odwrotnie. Też gówno, prawda? Chociaż z drugiej strony to też są sprawy indywidualne. Ale przejdźmy do tych dwóch pierwszych powodów, które mniej ważnych, od razu podaję mniej ważnych, które też są, zobaczcie, jak banalne, biologiczne i logiczne. Jeśli mówimy o młodych parach z małymi dziećmi, często powodowanym powodem był po prostu zmęczenie po porodzie, rany poporodowe, bo wiecie, tam się rozcina, tam arbuz wychodzi, no i raczej nie jesteś do użytku. Dodatkowo poród jest straszną traumą i dojście do momentu, abstrahujesz od samego pielęgnowania noworodka, które też jest wymagające, trudne, wycieńczające, samo dojście kobiety już nawet po samym połogu, psychiczne do siebie, to też trwa. I dużo Japonek mówiło, że seks zaczynało dopiero rok później. I co nie jest żadną dziwotą. I myślę, że jeśli tutaj kobiety, które rodziły, są, wcale im tam brewka nawet nie tyka do góry. Kolejną rzeczą jest niestety też rzecz, która została źle wytłumaczona, ponieważ te rankingi, które się podaje, to jest podane sexless. Tak, czyli bez pary małżeńskiej, bez seksu. Nie do końca to chodziło o to. Chodzi o to, o częstotliwość stosunków. Tam były różne, ja znalazłam różne też rankingi i faktycznie Japonia wszystkich wychodzi źle, ale chodziło o częstotliwość, załóżmy, ile razy w miesiącu, ile razy w ciągu roku i tak dalej, i tak dalej. I wiecie co? I tutaj to nie chodzi o to, że tutaj absolutnie nikt, już tylko rodzi się dziecko, już nikt nie uprawia seksu. Nie, po prostu dramatycznie ta liczba stosunków płciowych spada. I kolejną rzeczą jest to, że
wchodzi biologia, jeśli już mówimy o tym poczęciu potomka albo kolejnego, albo jeszcze kolejnego, słuchajcie, działa biologia, libido też spada. Ale teraz to nie będzie długie wideo. Przejdźmy do tego głównego tematu, tego najprostszego i tak, za przeproszeniem, chujowego problemu, który tak naprawdę każdy Japończyk tutaj wie, ale zanim to zacznę, chcę tu zrobić taki disclaimer, ponieważ zachodnie media, często opisując jakieś odśrodkowe problemy Japonii, bardzo infantylizuje Japończyków, pokazuje ich jako debili, którzy potrzebują swoich kolegów z zachodu, aby im opowiedzieli, ej, macie problem, to go zauważcie. I ja tego nienawidzę, dlatego że Japończycy są bardzo świadomi, kurwa, żyjemy tutaj, co nie? To jest nasza rzeczywistość, jesteśmy bardziej wręcz, kurwa, świadomi niż te ludki na zachodzie. Ale kwestia jest taka, że u nas się inaczej załatwia sprawy, ale tylko chciałam zaznaczyć, że te kwestie są świadome dla Japończyków. To jest ten, który poda problem, jest problemem świadomym, który wkurwia wszystkich ludzi. A co to jest? Proszę Państwa, głównym problemem, dlaczego tak się dzieje, a na Zachodzie przykładowo jest inaczej i często Japończycy wręcz zaglądają na Zachód z zazdrością, jest system pracy, system życia i system edukacji. To są takie trzy filary połączone, które są niesamowicie inne faktycznie, porównując do Europy, są wycieńczające. Japonia nie jest krajem nastawionym na rodziny. Dlaczego tak się dzieje? Jak wiecie, Japonia jest krajem bogatym, jest krajem technologii i tak dalej, ale jest krajem ekonomicznie rozwiniętym bardzo. Kryzys urodzeń i dodatkowo jeszcze osoby w małżeństwie z dziećmi przestają uprawiać seks. To jest ten system pracy. System pracy tak naprawdę archaiczny, który bazuje na zangyo, czyli na nadgodzinach, który jest bardzo wycieńczający, przepraszam. Który też nie jest plastyczny, nie współgra z życiem jakiejkolwiek rodziny. Jeśli mamy podziały, to nie mamy już podziałów sengyo, siufu i pan domu. Nie, proszę Państwa, to jest kurwa era Meiji, obudźmy się. Jest teraz normalny system partnerski. Jeśli ktoś jest siufu, czyli tą słynną panią domu, to ma się hajs. To znaczy, że ojciec dobrze zarabia, że kobieta nie musi iść do pracy. W dużych miastach, w średnich miastach większość kobiet, proszę Państwa, pracuje. I jest to zwykła rzecz, która bardzo wpływa na zwykłe życie. Zmęczenie pracą, zmęczenie tym kieratem, zmęczenie tym, że ty jesteś z dziećmi, nawet jeśli masz pracę, prawda, nawet tam na pół tam etatu, to i tak musisz tym się zająć, bo stary idzie o 8 do pracy, musi dojechać przykładowo gdzieś tam na Ikebukuro i jedzie tam półtora godziny albo godzinę, jak i tak godzinę, to jest tak super, jeśli chodzi o, ja tu mówię oczywiście o metropolii. I do tego powrót około godziny w nocy 10. No, więc to są realia. Dodatkowo ten system pracy nie jest, mówię, nie jest elastyczny, nie jest nastawiony na rodziny, co daje efekt wykończenia zwykłego i psychicznego, i fizycznego. I proszę Państwa, jak ktokolwiek ma uprawiać seks, gdzie do seksu, no co, trzeba mieć humor, być wypoczętym, a tu masz jeszcze płaczące dziecko, a wszyscy śpicie razem, a dziecko ząbkuje, a nawet jak nie ząbkuje, bo faktycznie ja tutaj też się skupiłam na tych małych dzieciach, ale sprawa nie kończy się, proszę Państwa, kiedy dzieci się tak zwane odchowa. Dlatego, że ja jeszcze podałam, prawda, system edukacji, który też jest wymagający, który jest, no powiedzmy szczerze, w Japonii dalej wyścigiem szczurów i
rodzice też się nastawiają na dziecko, w sensie nie dlatego, że chcą jakąś swoją presję, swoje jakieś ambicje i marzenia przelać. Nie, tutaj jest ten system, który wiesz od zawsze, że jeśli dziecko nie zacznie się jak najlepiej, jak najszybciej uczyć, poznawać znaki, jak najszybciej wszystko chłonąć, to będzie zawsze do tyłu, co daje złe wyniki, co daje złe studia i tak dalej. To jest ta presja. I każdy to ma, to jest niesamowicie zakodowane. I dodatkowo życie studenckie, znaczy może nie studenckie, uczniowskie, jest również wymagające. Dzieci kończą lekcje, to tym mówię już takich bardziej o większych dzieciach. To często mają zajęcia pozalekcyjne, douczanki, na niektóre mogą iść same albo dojechać same, ale są też takie douczanki czy też zajęcia, gdzie załóżmy rodzic musi zawieźć. I to są te rzeczy, które zabierają czas, a trzeba jeszcze przyjść i ugotować. I to są te pierdoły, które wydają się pierdołami, ale tak naprawdę jak sumować cały dzień, zabierają ci cały dzień, zżerają ci cały dzień, ty nie masz siły. I jak mówić tu o jakimś pożyciu małżeńskim, kiedy tak naprawdę ten system jest hierowy. I to tyle. To nie jest tak, że Japończycy przestają się kochać w sensie uczucia, prawda, że to uczucie gaśnie. Nie gaśnie, tylko system nadal jest archaiczny i każdy o tym mówi tutaj, słuchajcie. Ostatnio nawet jak byłam u rodziny, rozmawialiśmy o tym, że załóżmy moja rodzina tam ma jeszcze większe dzangio, czyli nadgodziny i to... Po prostu jest zwykły kierat. Oczywiście ja mówię też o kwestiach bardzo uniwersalnych, bo tak naprawdę taki rodzicielski kierat to każdy zna na całym świecie, ale niestety jednym punktem, który nas bardziej rani, jest to, że system pracy jest naprawdę bardzo, jeszcze raz powtórzę to, archaiczny, stary, nie nastawiony w ogóle na rodziny, tylko nastawiony na budowanie ekonomii i gospodarki kraju, co z jednej strony spoko, ale z drugiej strony później rząd płacze, ej, nie ma dzieci. No ciekawe kurwa dlaczego? Ciekawe kurwa dlaczego? Tajemnica. I młodzi Japończycy, moje pokolenie, każdy jest tego świadomy, wiecie, ludzie mają coraz więcej znajomych z zagranicy, coraz więcej jest też programów. W ogóle Japończycy uwielbiają oglądać programy o zagranicy. I nie jeden raz, często tak było, jak coś oglądaliśmy i tam opisane, jak wygląda życie w takim kraju, ktoś tam coś opowiada. I tak, o Boże, ta osoba kończy pracę o 3:30, o 4:00, wow, i już jest. Wiecie... Tak to wygląda, to jest szok. Oczywiście dlatego też dużo osób w przykładowo dużych miastach szuka nowych firm, bo powstają nowe firmy, które są o wiele bardziej, jak to się mówi, nastawione, może nie tyle nastawione, bo powiem tak, załóżmy mój ocian pracuje w firmie, która jest nowoczesna, która jest bardzo... przyjacielska, można tak to nazwać, która rozumie różne potrzeby i tak dalej, a mimo tego on zaczyna o 9:00 i kończy pracę, słuchajcie, o jeśli nie ma dzangio, czyli nadgodzin, no to tak 7:30, nie? 8:00. No też jest późno. I tak my jesteśmy uprzywilejanowymi, kurwa. Weź mi to powiedz po polsku. Uprzywilejowany. Jaki? Uprzywilejowany. Jaki? Uprzywilejowany. Kurwa. Jeszcze raz. Uprzywilejowany. Uprzywilejowanymi ludźmi jesteśmy, bo ja mam swoją firmę. On może pracować z domu, więc to bardzo ratuje, bo gdyby załóżmy jechał do swojej firmy, no to by zajęło to mu też około godziny z kawałkiem,
No i by bywał w domu też tak 9-10. No więc kurwa wiecie, no spójrzcie na ten system. I ja mówię, młodzi ludzie są coraz bardziej świadomi tego systemu, że to jest system stary. W ogóle my mamy, jeśli chodzi o administrację i takie tam rzeczy urzędowe i tak dalej, strasznie kurwa sioła dzidaj, czyli era sioła, początki, systemy, które one nie mają racji bytu w tym czasie, a jednak nadal istnieją. I to jest główny powód. Dlatego załóżmy, są takie akcje, jak już powiedziałam, ludzie starają się właśnie uciekać do nowych firm. Se kuźwa takie dzisiaj kluczyczki wybrała, zapomniała przewidzieć pół odcinka bez kluczyczków. Tak. Ludzie są zmęczeni tym. Dlatego jest coraz większy boom na kupowanie sobie ziemi gdzieś w małych wioskach, dużo kupowanie wielkiej ziemi, stawianie takich naprawdę zajebistych, nowoczesnych domów. Albo ogólnie ludzie mają dość i z normalnej pracy rezygnują i zaczynają prowadzić nauka, czyli poletko, panie. Tak, i nie ma co się dziwić. Ludzie są coraz bardziej świadomi i też się wkurwiają, no bo nikt nie chce tak żyć. No pomyślcie sobie tak logicznie. I dopóki rząd nie przejrzy na oczy, że to jest problem, dopóki ten system pracy nie będzie bardziej elastyczny, bardziej nastawiony na rodziny, system pracy właśnie mężczyzn krótszy, ogólnie wszystkich krótszy, łatwiejszy powrót do domu, łatwiejsza też praca, więcej mobilnej pracy, no to to się kurwa nie zmieni. I tak naprawdę to jest jeden z tych głównych filarów. Więc mam nadzieję, że wszystko powiedziałam. Jeśli czegoś zapomniałam, bo ja tak mam, to dopiszę tam w komentarzach. Jeśli macie jakieś pytania, no to też walcie w komentarzach. Zapraszam Was na mojego TikToka, bo to, tam są zawsze ciekawostki folkowe. Jak nie macie TikToka, to na Instagrama też tam są. No i oczywiście na Wabi Sabi, bo jest mnóstwo kosmetycznych nowości. Tak jest. I widzimy się już niebawem. Dagaladziane, matane, bye. Buh.